Siemanko, witam was w nowym odcinku LEGO Miasta. Dzisiaj coś, czego raczej się nie spodziewaliście, bo do miasta wracają stare projekty. Dzisiaj będzie to powrót farmy. Pamiętacie to? Takie coś nam zostało jeszcze z odcinków starego LEGO Miasta. Ja tego nie rozkładałem, bo uważam, że to wyszło naprawdę fajnie. To nie jest mój projekt, to znaczy są tutaj drobne modyfikacje, ale warto to zaznaczyć. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to budowałem, no to w opisie do filmu będą linki do dwóch części z odcinków LEGO Farmy. Dzisiaj dokończymy sobie ten budynek i wybudujemy też jakieś dodatkowe rzeczy na naszej farmie. Od razu mówię, że rezygnuję z projektu stodoły, bo stodoła jest po prostu wielkim, kwadratowym, czy tam prostokątnym klocem, który tak naprawdę zajmuje dużo miejsca, a niewiele oferuje. Więc zamiast stodoły będą inne rzeczy, a nasza farma będzie stać tutaj. I zaczniemy chyba od najtrudniejszej rzeczy, bo musimy ogarnąć to wnętrze. Tak, ja chcę mieć zabudowane wnętrze, mimo że nie będę tam zaglądał prawdopodobnie nigdy po wybudowaniu tego, ale jakoś tak źle bym się czuł, wiedząc, że mam w mieście jakikolwiek budynek z pustym środkiem. Takie trochę oszukiwanie. Poza tym ja to wszystko też traktuję jako naukę, więc możemy dzisiaj sobie zrobić lekcję, która się będzie nazywać budowanie wnętrza w bardzo ciasnym pomieszczeniu. No bo jak widzicie, mamy tutaj naprawdę niewiele miejsca. A do tego ja będę chciał tutaj dołożyć jeszcze komin, więc żeby tu wybudować jakieś podstawowe meble i rzeczy niezbędne do przeżycia temu rolnikowi, który będzie tutaj mieszkać, będziemy musieli to wszystko mocno skompresować, więc to będzie też siłą rzeczy mocno uproszczone. Myślę, że jakieś łóżko, jakaś mini kuchnia, może jakieś biurko wciśniemy, lampę, coś takiego i tyle, no nic więcej tu nie wejdzie, więc spróbujmy to ogarnąć. Zanim jednak się za to zabierzemy, jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba tutaj mądrze zrobić. Otóż chodzi o oszczędność cegiełek. Tutaj jest bardzo dużo cegiełek w tym ciemnopiaskowym kolorze. Ja ich prawie w ogóle nie mam, oprócz tego, co tutaj jest. Mam dosłownie garstkę, a będziemy musieli jeszcze trochę wybudować w górę, więc musimy ich trochę powyciągać. I to też się wiąże z tym, że nie chciałbym, żeby ten budynek był taki idealny. Tu nie ma żadnych ubytków. Jak wiecie, ostatnio zacząłem sporo tego rodzaju rzeczy budować. Co nie znaczy oczywiście, że tutaj zaraz wybudujemy jakieś kompletnie dziurawe ściany, jak w przypadku tunelu w ostatnim odcinku. Dodamy dosłownie kilka drobnych ubytków i może po prostu gdzieniegdzie zamiast cegiełki damy zwykłego brika 1x2. Myślę, że to jakoś to urozmaici i też dzięki temu zaoszczędzimy trochę cennych cegiełek. Ciekawe, nie mam ani jednego groszka w kolorze ciemnopiaskowym, więc wykombinowałem coś takiego. Ale tak jak mówiłem, tutaj robimy dosłownie kilka takich urozmaiceń, więc to nie jest żaden problem. Podmienimy teraz to z cegiełkami i wtedy już będziemy mogli się zająć wnętrzem. Teraz mamy tutaj takie dosłownie drobne akcenty, tak jak chciałem, minimalne urozmaicenie. Tutaj jeszcze w kilku miejscach po prostu odwróciłem te cegiełki, bo wcześniej też kompletnie wszystkie były tylko w jedną stronę zwrócone. Myślę, że tak jest fajnie. Tutaj nie będziemy przesadzać z tymi ubytkami, bo to by dziwnie wyglądało. To ma być normalny dom, a nie jakaś stara ruina. Okej, tutaj gdzieś wybudujemy kominek. Kominek, a w zasadzie cały komin, bo on będzie wychodził aż na zewnątrz, tak jak to powinno być. On musi być odpowiednio mały, to raz, dwa. Nie zrobimy go całego na pewno w jeden sposób, bo chciałbym, żeby on na zewnątrz miał jakąś fakturę i tam pewnie użyjemy cegiełek, głównie oczywiście też customowych cegiełek, żeby to ładnie wyglądało na zewnątrz, a tutaj w środku skupimy się tylko na samym kominku na dole. Ale ta część, która będzie szła w górę, ale będzie zakryta, będzie zrobiona z jakichś tam zwykłych brików, bo tego kompletnie nie będzie widać.
i nie ma co marnować na to klocków. No i co, ja sobie teraz popróbuję jakieś projekty kominków, nie przygotowywałem się do tego, myślę, że to jest coś, co jestem w stanie zbudować z części, które mam. Musimy trochę też po prostu więcej budować rzeczy totalnie według własnego pomysłu, nie inspirując się niczym, więc taką rzeczą dzisiaj będzie kominek. Wydaje mi się, że to jest na tyle proste, że nie da się tego skaszanić. Okej, okay, to jest nasz kominek. Wydaje mi się, że nie jest zły, nie ma się tutaj czego wstydzić i też przypominam, że on będzie w środku, więc generalnie nie będziecie go zbyt wiele razy oglądać. To nie znaczy oczywiście, że mam w dupie to, jak on wygląda, tylko po prostu też nie chcę jakichś specjalnych klocków na to marnować. Sprawdźmy teraz, jak on tutaj będzie pasować. Tutaj niestety prawdopodobnie trzeba będzie się pożegnać z tym oknem, bo ja go widzę w tym miejscu, nie chcę go dawać całkiem w rogu. Zresztą nawet jakbym go dał całkiem w rogu, to i tak on będzie trochę okna zasłaniał. Ewentualnie mógłbym go dać tutaj, ale wtedy ten komin na zewnątrz będzie wychodził centralnie na środku. I to nie będzie zbyt fajnie wyglądać, moim zdaniem. Dlatego, no cóż, wywalimy chyba tutaj po prostu te dwa okienka. Tu i tak jest dość dużo okien, no bo mamy tu 3, tu 2... tu 4, no o kurde, w ogóle tutaj patrzcie co czalatkę tutaj zmontował. No więc myślę, że pozbycie się tutaj tych dwóch małych okienek nie oszpeci niczego, zwłaszcza, że mogę wam już zdradzić, że ten budynek będzie stał tą stroną, więc tył będzie praktycznie niewidoczny. Oczywiście nie chcę tutaj też marnować cegiełek, więc tutaj z tyłu damy po prostu zwykłe briki w kolorze ciemnopiaskowym, przynajmniej na tyle, ile ich mam, bo nie mam ich wcale jakoś super dużo. Dobrze by było od razu się teraz zastanowić, co damy w ten róg, no bo tutaj zostaje nam dość mało miejsca. Myślę, że musimy dać tutaj coś stricte dekoracyjnego, bo raczej to będzie akurat taki zakątek, w który minifig nie dosięgnie. Dobra, po kilku próbach wybudowania tutaj czegokolwiek zmieniłem zdanie. Myślę, że najpierw wybuduję to, co wiem, że chcę tutaj na pewno mieć, a dopiero potem będę kombinował z tymi wolnymi przestrzeniami. Więc co my tutaj chcemy mieć? Chcemy mieć na pewno kanapę, telewizor i jakąś mini kuchnię. Zbudujmy to, wciśnijmy to i potem uporządkujmy to. Na koniec zostawimy sobie podłogę, wytajlujemy ją częściowo. Ja nie będę teraz tego tajlował, bo ja nie wiem dokładnie, gdzie jeszcze co będzie stać. Dlatego zostawiamy to na koniec. Myślę, że ma to sens. Oczywiście jak oglądacie jakiś mocerów, no to tam faktycznie jest wszystko od razu, tak? Zaznaczone, gdzie co ma być. Ja tak nie buduję, ja tak nie umiem. Ja po prostu muszę tutaj przeprowadzić 1500 różnych prób i dopiero wtedy wiem, co gdzie będzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. A też nie chciałbym wam nagrywać takich filmów, że o, patrzcie, efekt końcowy jest taki i taki. Nie. Na tym kanale zawsze chodziło o to, żeby pokazywać, jak ja sobie z tym radzę, bądź nie radzę, a nie tylko pokazywać efekt końcowy. We'll be right back.
No dobra, trochę tutaj pobudowaliśmy, mamy taką szafkę kuchenną ze zlewem. Średnio jestem z niej zadowolony, ale kurczę, akurat teraz nie mam za bardzo pomysłu na coś takiego. Nie chcę ściągać z neta, chcę takie proste konstrukcje budować samemu, więc no nie wiem, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Prosta lodówka, zastanawiam się tylko, czy ją powiększyć, to oczywiście będzie obok siebie. Mamy kanapę. To może nie jest najpiękniejsza kanapa, ale zrobiłem ją rozkładaną, tak żeby ziomeczek, to nie ten ziomeczek, on tu nie będzie mieszkał, to jest ziomeczek testowy, mógł sobie tutaj leżeć, no bo mieszkanko jest małe, wiadomo, więc on nie będzie miał łóżka, więc musi mieć rozkładaną kanapę, taki realizm. I szafkę z TV-kiem, no tutaj nie ma za bardzo nawet co dodać, no bo telewizor to jest po prostu plate i tyle. A sama szafka wydaje mi się, że nie jest wcale zła. Spróbujemy teraz to tutaj jakoś poukładać. Oczywiście to nie będzie wszystko. To jest taka wstępna przymiarka. Jak już sobie to fajnie ułożymy, no to wtedy zajmiemy się jakimiś dodatkowymi detalami i podłogą i tak dalej, żeby to wszystko wykończyć. Tutaj zrobimy małą przerwę na ogłoszonko. Zbliżamy się do 3000 subów na kanale, więc oczywiście z tej okazji przewidziałem pewne atrakcje. Główną atrakcją będzie konkurs. Konkurs z atrakcyjną nagrodą, bo po raz kolejny będzie można wygrać kod podarunkowy na Allegro w wysokości 50 zł. Przy czym bardzo ważne jest to, że konkurs w całości odbędzie się na naszym serwerze Legownicy, więc wbijajcie na Discorda i także tam znajdziecie resztę atrakcji związanych z wbiciem 3000 subów. Dzięki wszystkim za te suby, idziemy po kolejny 1000. Dobra, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz do zrobienia. Trzeba to okno przesunąć na środek. Bo po zlikwidowaniu tego drugiego okna to trochę dziwnie wygląda. Zwłaszcza, że tutaj jest ten stolik i to będzie chyba fajnie wyglądać, tak mi się wydaje. A nawet myślę, że tutaj dodamy jeszcze jedno okienko. I tym oto sposobem poświęciliśmy pół odcinka na coś, czego kompletnie nie będzie widać, ale ja jestem usatysfakcjonowany, wydaje mi się, że jest ok, jak na taką małą przestrzeń pomieściliśmy praktycznie wszystko, co chciałem. Oczywiście ja wiem, że tu nie ma żadnego kibelka, ale to jest rolnik, on powiedzmy, że się załatwia w krzakach, nie obrażając oczywiście żadnych rolników. Może zrobimy wychodek gdzieś na zewnątrz, nie wiem. No, nie przejmowałbym się tym, to jest tylko Lego. Nawet w nie każdym modularze jest toaleta, więc myślę, że można przymknąć oko na takie drobne rzeczy. Pora zabrać się za dach.
Dach ten nie będzie ściągalny, zainstalujemy go tutaj na stałe, dlatego też wspominałem o tym, że nie będziemy tutaj w ogóle do środka zaglądać. No i cóż, pójdzie na niego bardzo dużo klocków, tutaj robię kopię tego projektu, który znalazłem, praktycznie nic w nim nie będę zmieniał, bo wydaje mi się, że jest on bardzo fajny i idealnie pasuje do takiego budynku do roboty. Oczywiście, że Latkens nie byłby sobą, gdyby nie spieprzył czegoś. Tak, ten dach powinien minimalnie wystawać za obrys. Myślę, że da się to jakoś tak w miarę łatwo poprawić, nieinwazyjnie, to znaczy odczepiać to już złożone. No brawo Latkens, brawo. Nic się nie nauczył ten Latkens. Tak to ma być, kurde. Od razu to lepiej wygląda. Dobra, nie ma dramatu. Dużo czasu nie stracimy. Okej, jak widzieliście, musiałem nieco przesunąć komin, żeby to wszystko miało sens, bo inaczej musiałbym tutaj użyć połówek tych skosów. A kurczę, nie wiem, czy to by nie skaszeniło całej konstrukcji, by to po prostu brzydko wyglądało. W ten sposób mam tutaj jeszcze takie miejsce i kurde, no strasznie niewygodnie jest tutaj się dostać, ale tak mi tam pasuje jakaś lampa, że chyba po prostu będę musiał to zrobić. No i mamy problemix, bo no nie wiem jak ja to policzyłem, ale kończą mi się te skosy i kurczę, zabraknie mi ich. Tutaj co prawda będzie jeszcze taka nadbudówka, ale i tak mi ich zabraknie, bo zostało mi jakieś 6 ich, więc chyba jednak trzeba będzie użyć tych mniejszych. Rozglądam się jeszcze po moich zasobach klocków, czy mogę skądś wyciągnąć takie klocki. Mam nadzieję, że coś wymyślę, bo nie chciałbym, żeby tutaj były te mniejsze dachówki. No i myślę, co tu można jeszcze wykombinować. Chwilę sobie tutaj pomyślę i potem wrócimy do tematu. A i od razu mówię, bo pewnie część z was zauważyła, że mam w ten sposób zbudowany dach wieży. Ja już to wyciągnąłem z wieży. No nie znalazłem żadnych takich dodatkowych klocków, więc myślę, że po prostu damy te połówki tutaj gdzieś z tyłu. Tylko się zastanawiam się, czy dać je tak randomowo gdzieś po prostu, czy może, nie wiem, zrobić po bokach, tylko jakiś tutaj, nie wiem, schemat wypracować na to. I niestety obawiam się, że ich też może zabraknąć, bo wcale nie mam ich jakoś kurde dużo. No ale nic, musimy coś wykombinować, nie zostawimy przecież farmy z wielką dziurą na dachu.
Wymyśliłem coś takiego, po prostu co drugą dachówkę daję te mniejsze i to będzie naprzemiennie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wydaje mi się, że to jest prawie że niezauważalne, więc plus. Dach skończony, jeszcze tutaj na pewno dopracujemy komin, ale nie jestem zadowolony z tej nadbudówki tutaj, tego okienka, bo trochę za małe to wyszło, jeszcze to poprawimy. Generalnie w oryginale tu były dwie takie i to wszystko było też większe, mój domek jest trochę pomniejszony, więc nie wszystko się tutaj zgadza i mogą przez to pewne rzeczy wyglądać trochę dziwnie, dlatego właśnie teraz jest taki moment, w którym musimy to dopracować. Udało się. Myślę, że zgodzicie się, że teraz wygląda to znacznie, znacznie lepiej. Tutaj jeszcze przyjdą białe serki. Od razu to dodajmy jako takie podpórki. Myślę, że to jest taki mały detal, który bardzo dużo daje. No, ciężkie to było. Tutaj przy tej końcówce czułem się, jakbym rozbrajał bombę, bo jeden niewłaściwy ruch i klocki wpadały do środka. Kilka razy musiałem je wyciągać przez drzwi frontowe. Jeszcze taka ciekawostka. Pokazywałem wam kiedyś chyba na vlogu takiego klocka. One właśnie tutaj zostały wykorzystane. Nie mówiłem wtedy, do czego one są, ale mówiłem wam o tym, żeby powiedzieć, że one kosztują około 10 zł. Tak, ciężko w ogóle je znaleźć na Bricklinku czy na Allegro i są mega drogie. Ja kupiłem 4 takie, ale co jest najśmieszniejsze, to kiedy kupiłem bardzo dużą paczkę tych zwykłych bricków 2x2, tam chyba było ponad 1000 elementów, to sprzedawca się pomylił, bo dostałem w gratisie właśnie takiego klocka, tak. Ciekaw jestem, czy gościu wiedział, ile te klocki są warte. Dziękuję panie sprzedawcy. Tutaj na samą górę powinny przyjść jeszcze takie elementy i ja je dodam na tej nadbudówce, ale generalnie nie mam ich aż tyle, żeby zrobić to na całym dachu, więc myślę, że to jest taka rzecz, którą możemy sobie po prostu dodać później. To jest fajny detal, taki typowo wykończeniowy. Boję się, jak przyciskam te klocki, że zaraz coś tam zawali do środka. No, no i właśnie. I tyle tego. Dokupię te klocki i kiedyś to dołożymy. Tutaj zostaje taki dziwny fragment, nie wiadomo co z tym zrobić. Kurde, nie pamiętam, jak to było rozwiązane w tym projekcie. Jakiś specjalny klocek chyba był tutaj wykorzystany, ale myślę sobie, że na przykład można by to było zrobić jakieś gniazdo ptaka albo coś takiego, ale to już nie dzisiaj. Na razie zostawimy to tak, niech będzie, że gościu jest w trakcie remontu dachu. No i musimy dokończyć jeszcze komin. W oryginale ta biała część dachu była wytajlowana w reddish brownie, ale ja chyba nie będę się w to bawił. Wydaje mi się, że tak wygląda to lepiej. Mam co prawda sporo tajli brązowych, ale trochę mi szkoda na to. W sensie wydaje mi się, że to nie poprawi niczego tutaj, więc ja to tak zostawię. Aha, jeszcze musimy oczywiście dołożyć szybki do okien. It was at this moment that he knew. He fucked up. Co ciekawe, szyba wskoczyła oczywiście, ale no wyskoczyło co innego. No nic, życie. Nie polecam takich dachów.
No dobra, kolejna rzecz, jaka jest tutaj do zrobienia, to odczepienie tego wszystkiego od płytki. Nie spodziewałem się tutaj problemów, oczywiście niektóre klocki od dołu odpadną, ale to nic takiego. Chciałem mieć to na płytce, bo w ten sposób o wiele łatwiej się tym manipuluje tutaj na biurku, ale oczywiście nie będziemy tego baseplate'u montować do naszych milsów. Bez sensu by to było, zmarnowana płytka, przymocujemy go po prostu bez tego. Okej, okay, i lecimy z tym do miasta. Rozrasta się ten odcinek dość mocno, ale chcę jeszcze tu zrobić kilka rzeczy, żebyście mieli większy progres, a nie tylko dach tak naprawdę budynku. Niestety stała się bardzo zła rzecz, bo podczas ściągania tych części tam od dołu wypchałem, że tak powiem, lodówkę do góry i no nie mam jak jej teraz zainstalować. Pewnie kiedyś będę tam do środka zaglądał i wtedy ją zainstaluję z powrotem, ale na pewno nie będę robił tego dzisiaj. Trochę wam powiem, co tu generalnie będzie. W tym miejscu chciałbym zainstalować jakieś większe drzewo, tak żeby gałęzie fajnie szły nad torami, nad pociągiem. Zastanawiam się, gdzie teraz wcisnąć kurnik. Wcześniej on był tutaj, ale teraz nie będę go tutaj instalował, no bo go nie będzie kompletnie widać. Oczywiście najprościej by było go przestawić po prostu na drugą stronę, ale chciałbym, żeby tutaj szła droga i gdzieś tutaj był zaparkowany samochód tego farmera, więc no siłą rzeczy ten kurnik tutaj też odpada. Tutaj brzydko to wygląda, więc myślę, że damy go po prostu gdzieś dalej. Tu będzie reszta rzeczy związanych z farmą, studnia, jakieś mini pole i tak dalej. Więc kurnika dzisiaj instalować nie będziemy. Zamiast tego spróbujemy przygotować tutaj jakąś drogę, więc tutaj trzeba będzie te płytki trochę obniżyć. Ja już tutaj sobie robiłem pierwsze przymiarki. Te płytki stąd wylecą. Postawimy tutaj tego koloru płytki, ale one muszą być ciut niżej, żeby to faktycznie wyglądało jak droga, a nie po prostu coś, co leży na tych plejtach. Tutaj się trochę nie nagrało, bo zapełniłem całą pamięć w telefonie i nie zauważyłem nawet, kiedy przestał nagrywać. No ale wybudowałem coś takiego, tutaj jest droga, ona stopniowo wchodzi coraz wyżej i nie wybudujemy zbyt dużo więcej dzisiaj już, dodam jeszcze tylko trochę roślinek. Kurczę, tyle czasu zajęło mi garażowanko, że brakuje mi czasu na ten odcinek, naprawdę planowałem dużo więcej zrobić dzisiaj. Jeżeli nie widzieliście garażowanka, w którym zbudowaliśmy to auto, no to zapraszam. Jeszcze wrócimy na chwilę tutaj, bo z jakiegoś powodu budując to wpadłem w pomysł, jak można to zrobić lepiej. Nie pytajcie mnie dlaczego, tak? Nie wiem, ale już wam pokazuję, co wymyśliłem. Co myślicie? Mi się wydaje, że to załatwia dwie rzeczy jednocześnie, bo fajnie przykrywa tutaj ten fragment
który był brzydki i nie wiadomo było, jak go wykończyć. No i dodaję kolejny detal. Dokładam tutaj takie autko, bo z tych wszystkich, które mam, ono mi się najbardziej kojarzy z takimi wiejskimi klimatami. I co o tym myślicie? Jak wam się to podoba? Tu jeszcze będzie sporo pracy, ja na pewno tą roślinność troszkę pozmieniam. Tutaj, tak jak wspominałem, zrobimy jakieś mini pole i na pewno jeszcze dużo tutaj będzie zabawy. Najważniejsze jest to, że farma wróciła do Los Studos i myślę, że tak z dwa odcinki sobie tutaj jeszcze zrobimy. Nie mogę tego tak zostawić, nie podoba mi się ten krzak, trzeba tutaj coś wymyśleć. Okej, myślę, że jest lepiej, dodałem jeszcze tutaj troszkę pnączy, więc jest tutaj bujna roślinność, tak, ja wiem, że czasami mam skłonności do przesadzania z tą bujną roślinnością, ale chyba tym razem nie przesadziłem. Jeżeli przesadziłem, dajcie znać. I to wszystko na dzisiaj. Przypominam o konkursie, wbijcie na Discorda, świętujmy 3000 subów. Koniecznie napiszcie, jak wam się podoba ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Tyle. Dzięki, na razie, cześć. No i właśnie. Kurwa ma. Jeżeli przesadzimy...